Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w Energa Basket Lidze, zwycięstwo w derbach przeciwko Gliwicom. Jakie uczucie towarzyszą Ci po tym meczu? Dobry wieczór ze wszystkich. Jakie uczucie? Jest chyba tylko jedno, żeby to pisać. Mega szczęście, mega radość. Wiadomo, derby to jest zawsze inny mecz. Emocje sięgają zenitu, zarówno i u kibiców, i u zawodników, trenerów. Wydaje mi się wszystkich, powiedzmy, kolokwialnie zamieszanych w właśnie to spotkanie. Także tym bardziej cieszymy, że nie powiem do końca, że zrealizowaliśmy wszystkie rzeczy, które sobie mówiliśmy, bo tak nie było. Wydaje mi się, że poprawimy parę elementów i to pójdzie do przodu. Wygraliśmy cię 20, a tak naprawdę pokazaliśmy tylko część tego, co możemy. Także czekamy na kolejne treningi, pracujemy dalej i czekamy na kolejne spotkania. Pierwszy mecz sezonu, derby MKS Dąbrowa Górnicza, GTK Gliwice, zwycięstwo drużyny z Dąbrowy. Jak podsumujesz to spotkanie? No, można powiedzieć, że nie dojechaliśmy na to spotkanie. Początek dobry z energią, ale gdzieś później coś nas wyrwało z rytmu. Daliśmy bardzo dużo łatwych punktów zdobyć zawodnikom z Dąbrowy. Teoretycznie utrzymywali tą przewagę. Schodziliśmy do 80 punktów, ale nie mogliśmy przejść tej magicznej bariery, żeby być jeszcze w meczu i oni kontrolowali, można powiedzieć, całe spotkanie. Czy macie jeszcze jakieś elementy, które musicie poprawić? Wiadomo, jest to pierwszy mecz, ale na co teraz najbardziej będziecie musieli zwrócić uwagę? Bardzo dużo elementów. 70 punktów to jest bardzo mało, żeby wygrywać mecze i żeby stracić około 90 też jest bardzo dużo, więc myślę, że zawiedliśmy po obu stronach parkietu. Czeka nas analiza meczu, ciężko teraz mi jakoś to ocenić. Po statystykach też ciężko powiedzieć, no trzeba to zobaczyć jeszcze raz, obejrzeć, przygotować się na kolejny mecz lepiej.